Właśnie myślenie, że ja nigdy, że mnie to nie dopadnie, że nie spróbuję skutne. Myślisz, że masz w sobie siłę? Może i masz, ale ja szybko zamieniam słabość. Trudna nie jest proste. Każdy człowiek, który spełnia cech charakteru, to sprzyjające okoliczności i ja. Mieszanka wybuchowa uzależnienie gotowe. Ciągle nie wierzę. Krzyczy w tobie to, że jej gości bieda. Pomyśl, od dziecka, od przedszkola patrzysz na nich. Żyjesz z nimi, z ich uzależnieniami myślisz. Pytać nie będę. Myślę, co i możesz. Ale wtedy wkraczam ja. Bo to ja robię z człowieka sobą dusza. To nie zawsze musisz się nadpracować, żeby puszka wpadła w siła. Dosyć tej gadaniny. Pokaż nam drugim takich, którzy też myśleli tak jak my. No wstawaj, opowiedz nam swoją historię, chętnie posłuchamy. Nie, dziękuję. Michale, jestem zwolenniczką zdrowego trybu życia. Że niby co? Jak to frajerka? Przecież jestem wolnym człowiekiem. A co mnie obchodzi, że wszyscy palą? Obchodziło. Nie potrafiłam odmówić. Zapal jednego, wyluzuj. Powtarzali to jak zaklęcie. W pewnym momencie poczułam, że jeśli teraz nie zapalę, to będzie koniec. A byłam taka jak oni. Dorosła. W pewnym momencie poczułam też coś dziwnego. Że to ja decyduję o swoim życiu. To było uczucie wolności. Spodobało mi się. Wolność mnie uwiodła. Rak dziadek kolegi nigdy nie palił i nie uchronił się przed tym. To są slogany na pudełkach, żeby nie płacić kar. Muszę o tym mówić i ostrzegać. Jestem zdrowa i nic mi nie grozi. Jak to? Przecież to niemożliwe. Panie doktorze, chyba da się coś jeszcze zrobić. Jak to nie? Negatywny stosunek do siebie. Niski poziom samooceny. Strach przed życiem. Ludźmi. Przed sobą. No tak. Łatwo ci mówić, bo nigdy nie miałaś problemu, żeby podejść do chłopaka, który ci się podobał. Zawsze wiedziałaś, co i jak powiedzieć. Nawet nie wiesz, jak to jest, gdy człowiek zapomina języka w gębie, gdy czerwieni się na samą myśl, że ma tam podejść. Zaczęłam pobierać lekcje bycia kontaktową i wyluzowaną. Mirek znał świetny sposób, był dobrym nauczycielem. Piwo? Jedno piwo i świat staje przed tobą otworem, mówił. Musiałam się przekonać, poskutkowało. Jeszcze nigdy się tyle nie nagadałam. Nie. To nieistotne, co mówiłam. Ważne było, że mówiłam, a to, że połowę nie pamiętałam, wydawało się wtedy szczegółem. Lekcje były skuteczne, a sposób pasował do wszystkiego. Szkolna dyskoteka. Trzeba stanąć na parkiecie i tańczyć. Ruszać biodrami, nogami, rękoma. Zbyt wiele czynności naraz. No i jeszcze w rytmie muzyki. Wzór na sukces równa się jedno piwo. Jakie to było proste. Sama się sobie dziwiłam, że taka ze mnie tancerka. Ważne było, że on patrzył na mnie z podziwem. Nie, nie mogłam zostać sobą, bo ja bez tego czemu działa, bez pomysłu na rozmowę, na dobrą zabawę. Zrobiła się z tego nudziara bez pomysłu na życie. Ktoś, kto musi pomagać w tańcu, w rozmowie. Dlaczego pijesz? Żeby zapomnieć. Zapomnieć o czym? O tym, że się wstydzę. Czego się wstydzisz? Tego, że piję. Posłuchajcie, kolejny! Szałuj się, powtórzył. Violet, bo każdy wie, że życie jest wtedy ciekawsze, bardziej kolorowe, a ludzie uśmiechnięci, życzliwsi. Ogólnie jest tak, że świat wydaje się piękniejszy. Jestem artystką. Co z tego? Jak to co z tego? Czasem brakowało mi czegoś, co pomogłoby mi w wielkim akcie tworzenia. Czasem
Brakowało mi weny. A wtedy sięgałam po... Nieważne. A wtedy, człowieku, jakie ja miałam wizje, jakie koncepcje. Świat stał przede mną otworem. A dziś? Dziś? Dziś jest wszystko w porządku. Czuję się dobrze. Oni tam są. Widzę ich. Idą za mną. Prześladują mnie. Odejdźcie, zostawcie mnie. Kolejna też myśli, że jest wolna. Chociaż teraz myślę, że maszyna to thank you.
Pierwsze miejsce w 7 przeglądzie szkolnych teatrów otrzymuje gimnazjum numer 1. Gratulujemy bardzo serdecznie. Prosimy również przedstawiciela grupy opiekuna. Choć widzę, że cała grupa wychodzi, tak? Zapraszamy. Chciałem jeszcze dodać, że zwycięskie gimnazjum otrzymuje karnet na pasę. Dziękuję pięknej Radzie Artystycznej. Dziękuję pani Krystynie za pomoc. Dziękuję wszystkim wykonawcom, gimnazjalistom.